Problem wysiłkowego nietrzymania moczu był zmorą mojego macierzyństwa. Dziś jednak mogę skakać, biegać i żyć aktywnie. W moim przypadku wystarczyły mało inwazyjne zabiegi HIFU oraz laseroterapii pochwy. Gdyby jednak okazało się, że wymagam chirurgicznego zabiegu, po pobycie w klinice zdecydowałabym się na pewno. W klinice Medifem, poza typową ginekologią plastyczną, zajmujemy się również uroginekologią. Leczymy pacjentki z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, stosując metody zarówno uroginekologii klasycznej, gdzie wykorzystujemy taśmy polipropylenowe. Od kilku lat stosujemy też z powodzeniem metody małoinwazyjne, głównie lasery CO2. I od roku stosujemy absolutnie nową metodę, jaką jest HIFU. W metodzie tej wykorzystujemy ultradźwięki o wysokim natężeniu do obkurczania tkanek w okolicy cewki moczowej, uzyskując u wybranych grup pacjentek efekt poprawy w zakresie trzymania moczu lub zupełnego wyleczenia.